Szkoła naprawdę może być super przygodą i przyjaznym miejscem, jeśli takim je stworzysz. Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości twojego życia. Nie planowałam nagrywać odcinka o powrocie do szkoły. Jednakże po waszych licznych wiadomościach, jak i również moich przemyśleniach na temat szkolnych spraw, zdecydowałam się, że taki odcinek powstanie, że taki odcinek nagram. Sama lubiłam zawsze takie rzeczy słuchać, oglądać, wiecie, back to school, jakieś hole tutaj, coś tam, jak dobrze zacząć rok szkolny. Także stwierdziłam, że taki materiał powstanie, ale z jak największą dozą wartości, czyli coś, co musi u mnie być. I właśnie na dobre rozpoczęcie tego roku szkolnego powstaje ten odcinek. Zanim jeszcze zaczniemy, pomyśl sobie teraz chwilę, jak sam czujesz się z tym, że wracamy już do tej szkoły, że wakacje minęły, że zaraz rok akademicki, że już jest rok szkolny, i jak ty się z tym czujesz na ten moment? Czy jesteś zestresowany, czy jesteś podekscytowany, czy jest w tobie dużo stresu, nakładasz na siebie dużą presję, boisz się tego? Jakiego typu są te emocje? I zapisz to sobie najlepiej gdzieś, albo zapamiętaj i po przesłuchaniu tego odcinka jeszcze raz wrócimy do tego pytania. Na samym początku zaznaczę, że bardzo, bardzo wiele zależy od naszego myślenia. Bo szkoła może naprawdę być super przygodą i przyjaznym miejscem, a ty możesz czuć się tam dobrze, możesz czuć się tam e, pewnie, możesz być osobą, która lubi chodzić do szkoły, dla której szkoła nie jest miejscem męki, do którego przychodzi kilkanaście lat swojego życia, tylko może naprawdę być ciekawą przygodą, a to wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziesz. Jeśli będziesz mawiać sobie, że szkoła jest zła, niedobra, nauczyciele są patalni, masz ymm, niefajnych ludzi w klasie i generalnie lekcje są prowadzone nudno, źle, widzisz same takie negatywy, no to oczywiście, że nie będzie ci się chciało wstawać rano do szkoły i tam przechodzić, no bo stworzysz sobie w szkole taki obraz, który nie jest zachęcający, to jest obraz, który kojarzy się negatywnie, jest związany z cierpieniem, no a my, jako ludzie, tego cierpienia chcemy unikać. Ale jeśli, tak jak ja, stworzysz sobie obraz szkoły jako miejsca, w którym możesz się rozbijać, możesz zdobywać nowe doświadczenie, masz możliwość poznawania tam ludzi, nauki pewnych zagadnień, które może nie będą ci super przydatne w życiu, ale są wiedzą, którą warto posiadać. Ja szkołę też traktuję jako miejsce, w którym mogę nie tyle się czegoś uczyć, ale dowiadywać się, jak się uczyć, że to jest jakaś porcja materiału, którą muszę przyspoić. Także w mojej gestii jest to, abym ja znalazła taki sposób, jak najmniejszym nakładem pracy nauczyć się tego materiału. I tak naprawdę wszystko można w tej szkole zinterpretować. Jeśli masz już plan lekcji, to wyzwanie dla ciebie jest takie, aby. Wziąć go teraz przed siebie, przejrzeć i zinterpretować go w ten sposób, że nieważne. Jak fatalny by on był, żeby tak sobie go w głowie przetłumaczyć, że będzie on super. O, tu mam wykład taki, tu mam taki, tu fajnie, że ten jest po tym, a tamten jest po tamtym, że ten pierwszy wykład jest w poniedziałek, a że tym wykładem kończę mój tydzień, że tutaj mam takie zajęcia, tu mam takie zajęcia, żeby to wszystko fajnie sobie zinterpretować. Jeśli masz jakieś okienka w ciągu tygodnia, no to nie mów sobie, że o Jezu, fatalnie, godzinę. Dłużej w szkole, bezsensownie, nic nie zrobię, tylko na przykład, o super, na tym okienku będę mogła się pouczyć do tej lekcji albo odrobić jakieś zadanie domowe, będę miała dzięki temu więcej czasu dla siebie, jak już wrócę ze szkoły, albo tą godzinę przeznaczę, tę godzinę przeznaczę na to, aby coś zjeść, aby pogadać ze znajomymi. Może pójdę do biblioteki, poczytam książkę. Nieważne, jak wygląda ten plan. Zinterpretuj go tak, jakby to był twój wymarzony plan leczenia. Ja na przykład w tym roku szkolnym będę miała cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku, gdzie kończę w miarę wcześnie, i zinterpretowałam to sobie tak, że no, fenomenalnie, fantastycznie. Potem jeszcze cały dzień przede mną tyle rzeczy można zrobić, a piątek mam za to taki dosyć ciężki, bo mam od 8 do 15 zajęcia, no i to są same rozszerzenia. I oczywiście mogłabym narzekać jaki fatalny ten piątek. Jezu, ostatni dzień tygodnia, będę zmęczona i jeszcze tyle rozszerzeń. Jedno Jednego dnia, tyle godzin, ale właśnie wręcz przeciwnie, zinterpretowałam to w ten sposób i tak sobie w głowie to układam, że to jest fantastyczne, że ten ostatni dzień tygodnia, gdzie już weekend jest za rogiem. Mam taki, że mogę znaleźć jeszcze motywację do tej nauki, no bo to już ostatni dzień tygodnia, więc wiem, że zaraz weekend, wiem, że zaraz odpocznę. No to ten dzień jeszcze pocisnę, a wracając do domu, nie muszę się już uczyć na następny dzień, będąc zmęczoną po szkole. Czyli, no, świetnie mi się układa fantastycznie, że taki dzień jest w piątek, a nie w poniedziałek. I wiesz, ja tego planu lekcji nie zmienię. On jest jaki jest. Jest neutralny, ale w mojej głowie. Ja mam tę moc sprawczą, że mogę sobie zinterpretować, że on jest fantastyczny i w ogóle wspaniały. Ja się bardzo cieszę i jestem wdzięczna, że ten plan lekcji tak wygląda. Jakkolwiek nie ułoży Ci się sytuacja związana ze szkołą, z zajęciami poza lekcją, może w tym roku zdajesz maturę, może robisz prawo jazdy, może jesteś studentem albo idziesz właśnie na studia, jesteś w tej nowej sytuacji, gdzie będziesz musiał na przykład łączyć pracę z uczelnią, do tego jeszcze dochodzą treningi, może jesteś w związku i też chcesz tej drugiej osobie poświęcać dużo czasu, no i tego wszystkiego robi się sporo, ale im więcej mamy rzeczy na głowie, tym bardziej jesteśmy zorganizowani. To raz, a dwa, mamy tę moc sprawczą, że możemy sobie dowolnie to zinterpretować. I zamiast narzekać na to, jak nam ciężko i jak dużo tego mamy, to możemy być wdzięczni za to, że tyle tych rzeczy mamy, że nam się nie nudzi, że cały czas coś się dzieje. Wskazówki, które chcę Wam przekazać w dzisiejszym odcinku, podzieliłam sobie na trzy kategorie: nauka, ludzie oraz czas dla siebie. I teraz właśnie tymi kategoriami będziemy sobie szli przez kolejny punkt. Jeśli chodzi o naukę, pierwszą przydatną kwestią jest wyznaczenie sobie czasu produktywności. Czy ty najbardziej produktywny jesteś rano, po południu, wieczorem? Kiedy najlepiej ci się myśli? U mnie są to poranki, więc ja lubię się uczyć rano, wolę pójść wcześniej spać i wstać wcześniej, pouczyć się rano, niż na przykład robić coś wieczorem, bo wieczorem ja wiem, że nie myślę, że mój mózg tak intensywnie nie pracuje. I takie rzeczy, które zabierają ode mnie najwięcej energii aktywacji, czyli na przykład nauka, robię szybko po wstaniu. Mój mózg nie jest jeszcze wtedy wymęczony um, tym, co działo się całego dnia, tym ile decyzji musiał podjąć, tym ile bodźców na niego wpływało. Także to robię rano, a po południu po szkole robię rzeczy, które już nie są dla mnie takim wyzwaniem. Może to być na przykład siłownia, bo sprawia mi ona przyjemność i lubię na nią chodzić. I dodaje mi energii, mogą to być rzeczy związane z podcastem, może to być cokolwiek innego, co lubię robić i mogłabym też robić rano, ale mogę to też robić po południu. A na przykład naukę mogę robić tylko rano, bo po południu o wiele gorzej mi to idzie. Więc tak naprawdę po południu musiałabym poświęcić na to o wiele więcej czasu, żeby nauczyć się na przykład takiej samej partii materiału. A wieczorem to już totalnie. Ja wieczorem mam czas na przygotowywanie sobie jedzenia na następny dzień, bo to bardzo lubię robić, to mnie odstresowuje i lubię sobie puścić jakiś podcast albo muzykę i wieczorem zabrać się za gotowanie. Wtedy najczęściej robię sobie coś na kolację i od razu robię sobie jedzonko na następny dzień. Rano nie muszę się martwić tym, że mam mało czasu, przygotowuję się do szkoły, a jeszcze coś do jedzenia trzeba wziąć, bo po prostu otwieram lodówkę, biorę to, co przygotowałam wieczór wcześniej, i wychodzę. To samo z wybieraniem ubrania. Ja lubię robić to wieczorem, także wieczorem otwieram sobie szafę, wybieram ubranie na następny dzień. Zajmuje mi to dosłownie 2-3 minuty to w ogóle w porywach. No a rano nie muszę już tego robić. Rano mam naszykowane ubranie, nie muszę rano podejmować tych decyzji, co dzisiaj na siebie włożę czy tę opcję, czy tę opcję, tylko po prostu biorę to, co sobie przygotowałam, ubieram się, no i co? No i mogę podbijać świat. <laughs> Druga wskazówka, zasada pareto, czyli ucz się mądrze, a nie ciężko. Zasada pareto to jest też zasada nazywana 80-20, czyli że 80% wyników bierze się z 20% wysiłku. I to tak naprawdę można dostosować do wielu, jak nie do każdej dziedziny życia, i na przykład do nauki również. Załóżmy, jeśli piszesz w tym roku maturę. No to te 20% wysiłku to może być rozwiązywanie arkuszy, bo one przyniosą najprawdopodobniej 80% wyników, tak? Jednak matura to jest powielanie jakiegoś schematu, arkusze maturalne, więc jeśli chcesz dobrze przygotować się do tej matury, no to najprawdopodobniej najmądrzejszym rozwiązaniem nie będzie wkuwanie podręczników i teorii na pamięć, dlatego że na maturze tak naprawdę to ci się nie przyda. A lepszym, znacznie bardziej produktywnym i takim efektywnym rozwiązaniem będzie rozwiązywanie arkuszy. No bo na tym polega matura. Trzeba się wstrzelić w jakiś schemat, trochę tam wiedzieć, trochę pomyśleć, no i będzie dobrze. Zasada Parkinsona też jest zasadą, którą moim zdaniem warto poznać, czyli dana czynność zajmuje ci dokładnie tyle czasu, ile na nią przeznaczysz. Jeśli sprzątasz pokój i dasz sobie na to pół godziny to to sprzątanie pokoju zajmie Ci pół godziny. Gwarantuję Ci to. Ale jeśli Ty na to sprzątanie pokoju przeznaczysz minut 10, to też właśnie tyle Ci zajmie. Jeśli Ty na jakąś partię materiału przeznaczysz sobie godzinę, to najprawdopodobniej właśnie tyle Ci zajmie. A jeśli na tę samą partię dasz sobie 40 minut, to będziesz pracować tak efektywnie i tak szybko, aby właśnie te 40 minut Ci zajęła. Mam taką obserwację, że my ludzie w ogóle nie doceniamy tego, co możemy zrobić w krótkim czasie. Tylko tak sobie myślimy, że jakaś czynność zajmie nam tak dużo czasu, więc w ogóle nawet nie chce nam się jej robić, bo wiemy, że och, tak długo nam zajmie, ale jak już do tego usiądziemy i naprawdę się na tym skupimy, zrobimy to na 100%, no to ona zajmuje nam znacznie krócej. Punkt numer 3. Zrób dokładny plan. Ja bez kalendarza w roku szkolnym się nigdzie nie ruszam. Wszystkie sprawdziane, wszystkie kartków. To kiedy idę na siłownię, to kiedy mam wypuścić podcast. Dosłownie wszystko mam zapisane w kalendarzu: zarówno swoje rzeczy prywatne, jak i rzeczy szkolne, jak i rzeczy podcastowe. Moje nawyki. To wszystko mam w tej jednej książce, w tym notatniku, i mam na to fajny ogląd. Rano sobie patrzę, otwieram, widzę, co mam zaplanowane na dany dzień. Wieczorem, tak samo, widzę, jak dzień mi minął. Mogę sobie też wypisać, za co jestem wdzięczna danego dnia, czego się nauczyłam. To też są bardzo fajne pytania, które sobie zadawać każdego dnia, czyli czego się dzisiaj nauczyłam oraz za co jestem wdzięczna. Bardzo to polecam. No, dzięki temu. Jakość mojego życia też się diametralnie poprawiła, także polecam, rekomenduję. No i co, jeśli wszystko masz w tym kalendarzu zapisane, zaplanowane, to o niczym nie zapomnisz. To jest klucz. Zasada numer cztery: nie przejmuj się ocenami. Serio. Ja jestem osobą, która bardzo długi czas przejmowała się ocenami w szkole i nadal gdzieś tam nie powiem, że się. W 100% tego by zbyłem, ale jest to o wiele mniejszy problem, z którym się zmagam. Nie definiuje mnie to, co dostanę w szkole, no i ciebie też to nie definiuje. To jest tylko cyferka, która gwarantuje ci, jak będziesz miała 50 lat, nic nie zmieni w twoim życiu. Nic do niego nie wniesie, nic ci nie da. I to tyczy się kolejnego punktu, czyli nie porównuj się. Pamiętaj, każdy z nas jest Osobną jednostką i to, że ty dostaniesz trójkę, a ktoś dostanie czwórkę, a ktoś dostanie piątkę, to nie znaczy, że ty jesteś gorszy, a ktoś jest lepszy. To znaczy, że ta osoba lepiej się wpasowała w klucz, może poświęciła akurat więcej czasu na naukę, a ty w tym czasie, no nie wiem, byłaś na treningu albo robiłaś coś innego, co było w tamtym momencie dla ciebie ważniejsze. Nie każdy z nas ma takie same predyspozycje, nie każdy z nas ma zamiłowania. Ktoś się lubi uczyć biologii, ktoś geografii, ktoś chemii, a ktoś lubi grać na pianinie, a ktoś inny nagrywa podcasty. O, no i proszę! Czy to znaczy, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy? No tak, no wiadomo, że osoba, która nagrywa podcasty jest najlepsza, ale to tam wiecie. To nie, żartuję. <ścoughs> wszyscy, wszyscy mają po prostu różne zainteresowania. No i co? I nie ma co się porównywać. To, że ty dostałaś 3, wcale nie znaczy, że umiesz jakąś partię materiału gorzej niż osoba, która dostała 5. Może ta piątka po prostu lepiej ściąga, albo lepiej się wpasowała akurat w klucz, albo uczyła się właśnie dokładnie tych zagadnień, takiej się przyfarciło, że to co było na sprawdzianie, no to ona właśnie tego się wykuła, ale pozostałych rzeczy nie umie ale to o niczym nie świadczy. Ona też mogła się na przykład tak tego nauczyć, że ma łatwość zapamiętywania, ale po dwóch dniach zapomni, a Ty będziesz miał łatwość i wiedzę na całe życie, a łatwość w tym, aby potem tę wiedzę na przykład do matury, która moim zdaniem jest takim projektem właśnie, a to zaraz o tym powiem, żeby do matury tę wiedzę odkopać. No i właśnie, jeśli chodzi o tę maturę, to jeśli jesteś teraz w klasie maturalnej i stresujesz się maturą, to po pierwsze, jestem w tym z Tobą, też się stresuję maturą, ale stresuję się tak pozytywnie. Stres nie musi być zawsze zły. Stres jest czasami też dobry, motywujący, napędza nas do nauki, do różnych rzeczy, do rozwoju. ja maturę traktuję jak projekt. Projekt, do którego mam się nauczyć, mam określone terminy, kiedy wiem, gdzie ta matura będzie, wiem o tym dużo wcześniej, także mogę sobie zrobić plan nauki, wiem, z czego zdaję. I tu też w ogóle Proti, bo wiele osób Zdaję tak maturę trochę na ślepo, że no, biorą na siebie bardzo dużo załóżmy rozszerzeń, które wcale im nie są potrzebne. Ja wiem, że a dobra, nie będę się może jednak chwaliła tymi planami na studia tutaj, bo jeszcze to nie jest nic pewnego, nie chcę zapeszyć, ale ja na przykład zrezygnowałam z pisania biologii na maturze, dlatego że jest to matura bardzo obszerna, a mi do tego kierunku studiów, który rozważam, nie jest potrzebna w procesie rekrutacyjnym. Także po co ja mam się męczyć? Po co ja mam poświęcać setki tak naprawdę godzin na przygotowywanie się z tego przedmiotu, jeśli to tak naprawdę nic mi nie da. Także jeśli masz już jakiś kierunek studiów, na który chcesz iść, albo nawet wiesz, że w jakąś stronę zamierzasz podążać, na przykład no medyczną, no to wtedy tak warto się skupić na biologii, chemii, a niekoniecznie może na geografii. Ale jeśli interesują cię już konkretne kierunki studiów, to zobacz, jakie są wymagania i zobacz, jakie są wymagania na ten sam kierunek na różnych uczelniach. Bo może okazać się, że znacznie skuteczniejszą strategią będzie nie tyle, co pisanie dodatkowego przedmiotu na maturze, tylko na przykład mm, pisanie rozszerzonego polskiego zamiast podstawowego polskiego. Może to w tym przypadku będzie tutaj lepszą opcją. No i znowu, zasada pareto: pracuj mądrze, a nie ciężko. No nie ma nic bardziej nieproduktywnego i niepotrzebnego niż praca, która nie musiała zostać wykonana, a została. No co ci z tego? Nic. Kolejna sprawa, korzystaj z lekcji. Serio, jak już siedzimy w tej szkole, na tej uczelni, kilka godzin i nie możemy poświęcić tego czasu na coś innego, no bo nawet umówmy się, jak czytasz sobie książkę na lekcji, czy no, robisz coś innego, to i tak to nie jest. Mm, tak efektywne i tak relaksujące, jak robiłabyś to w domowym zaciszu albo gdzieś w parku czy w innym miejscu, gdzie już wiesz, że jakby masz takie pełne przyzwolenie na czytanie tej książki, nikt ci tutaj nie przeszkadza, nie rozprasza, nie gada nad głową. Więc jak już jesteś w tej szkole, to korzystaj z tego. Słuchaj tych nauczycieli. Ja wiem, może oni czasami przynudzają, albo może sposób prowadzenia lekcji nie jest jakiś wybitny, ale właśnie bądź taki proaktywny i wykazuje się może taką aktywnością, to też no, w nauczycielu na pewno dobre wrażenie i dobre emocje wzbudzi, może mu też się zacznie chcieć bardziej pracować, robić coś ciekawszego. No a Ty, jak już jesteś na tych lekcjach, to faktycznie coś z tego skorzystasz, nauczysz się więcej i co i zostanie to z tobą, mniej czasu potem będziesz musiała poświęcać na to, aby nadrabiać ten materiał sama. Albo zaoszczędzisz pieniądze, które wydałabyś na korepetycję. O i tutaj ważna sprawa nie wiedziałam do której kategorii ułożyć, także jest tutaj przygotowywuj sobie jedzenie do szkoły. Nie ma nic gorszego niż to. Jak w szkole robisz się głodna, proszę cię, bierz do szkoły jedzenie i różne. Bierz jakieś batoniki, może masz szafkę, może możesz sobie tam włożyć różne rzeczy, jakieś wafle ryżowe, właśnie nie wiem, batony proteinowe, może jakieś musy owocowe. No i bierz to jedzenie i jedz w tej szkole. Dbaj o mm, regularne nawodnienie. Ja w szkole często zapominam pić także butelka na ławkę i super, i pijemy wodę. I jemy, żeby mieć energię do tego, aby się uczyć. Przejdźmy sobie teraz do punktu: ludzie. No i numer jeden: presja nauczycieli, rówieśników, no i presja nakładana samemu na siebie. Nie rób tego, proszę cię. Rób swoje. Nie daj sobie wmówić, że um, tylko jeśli będziesz miał świadectwo z czerwonym paskiem, to osiągniesz w życiu sukces, a jeśli nie wiem, będziesz miał trójkę z jakiegoś przedmiotu, to w ogóle jesteś je łopem, a jeśli masz piątkę, no to jesteś super kozakiem i będziesz zarabiał kokosy w przyszłości, więc o nic nie musisz się już martwić, nie musisz edukować się finansowo, no bo będziesz miał na pewno pewną pracę, jeśli dostałeś czwórkę z tego sprawdzianu. No tak to nie działa i racjonalizuj to sobie, przypominaj o tym, że oceny nie świadczą o twojej wartości, że oceny nie są wyznacznikiem tego, czy w przyszłości odniesiesz sukces, czy nie. Nie daj sobie wmówić, że matura to jest po prostu egzamin, który wpłynie na całe Twoje przyszłe życie, bo tutaj zachęcam do słuchania odcinku o zmianach, tam było narzędzie Fear Setting, o którym więcej mówiłam. Nawet jeśli sobie wykorzystasz ten Fear Setting do matury i zobaczysz, co najgorszego może się stać, to przecież nawet jak nie zdasz tej matury... To możesz ją poprawić, możesz się do niej lepiej nauczyć. No kurczę, jest tyle opcji. Możesz sobie zrobić rok przerwy, gdzie popracujesz, popodróżujesz, może gdzieś wyjedziesz, nie wiem, do Holandii na truskawki, poznasz trochę świata, języka. Za 10 lat ten język przyda ci się w pracy i, no wiecie, to wszystko w życiu ma jakiś tam sens. I trzeba to sobie tak przetłumaczyć, że tak najwyraźniej miało być. No i nie ma sytuacji bez wyjścia. Także spokojnie, Rób swoje, głęboki wdech, głęboki wydech, i nie daj się tej presji otoczenia, i sam na siebie też takiej presji nie wybieraj, bo życie nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, i wszystko jest łatwiejsze, niż my sobie to w głowie tworzymy. O, tutaj bardzo ciekawa sprawa czyli projekcja. No, stwierdziłam, że zawrę ten punkt bo uważam go za ważny i jak na Instagramie w okienku pisaliście mi, czego boicie się na przykład w powrocie do szkoły, to to była jedna z częstszych rzeczy, które pisaliście, czyli że ludzie będą jacyś tacy niezbyt Wam sprzyjający. No i tutaj chciałabym przytoczyć Wam definicję z psychologii, czym jest projekcja. Uwaga, uwaga. Projekcja to mechanizm obronny, Polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech, najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć, poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię. No i chodzi tu głównie o to, że jeśli ktoś jest dla ciebie wredny i hamski. To nie znaczy, że ty jesteś, nie wiem, niefajną osobą, tylko to znaczy, że to on ma problem i że to on jest nieszczęśliwy i projektuje na innych to, co sam ma w głowie. Czyli jeśli on widzi w innych, w tobie, um, jakąś cechę, to tak naprawdę ta cecha wkurza go w nim i że to problem nie jest w tobie, tylko w tej osobie. I to, co na przykład go wkurza, to tak naprawdę jest jego kompleksem, jego czułym punktem i tak naprawdę jego problemem, no bo go to wkurza, a nie ciebie. Także moją radą w tym wypadku jest po prostu bycie ponad to wiecie, takie podejście też trochę do ludzi z miłością, ze współczuciem i z uśmiechem, z dystansem przede wszystkim. I nie branie tak wszystkiego do siebie, bo serio, ja to też widzę po sobie, że jeśli mam gorsze okresy w życiu, to jestem taka bardziej wredna dla ludzi, bo mi jest źle z samą sobą. A jeśli ja się cieszę, życiem wszystko jest u mnie ok, to ja też jestem taka życzliwsza dla ludzi i wiecie. To tak działa i pewnie też po sobie to widzicie. Także zwróć uwagę na to, czy problem na pewno jest w tobie, czy problem jest w danej osobie. Kolejna rzecz, którą napisałam, wszyscy jesteśmy podobni. Jeśli ty idziesz korytarzem i stresujesz się, że wszyscy ludzie na ciebie patrzą i myślą sobie, że chodzisz jak kaczka, to mogę zagwarantować ci, że te 30 osób, które mijasz, jak one idą korytarzem, to też myślą sobie, kurczę, chodzę jak barzant. Ciekawe, co ci ludzie, co tam siedzą sobie na ławce, albo, no nie wiem, w klasie przede mną, sobie myślą. A ja ci powiem, co oni myślą. Oni zazwyczaj nic nie myślą. Oni myślą, jak ty ich postrzegasz, jak oni są odbierani. Czy oni nie zrobią czegoś głupiego? No nie wiem, czy oni zostaną dobrze odebrani. Jeśli ty się czymś martwisz, to najprawdopodobniej ta druga osoba martwi się o bardzo podobne rzeczy. Punkt czwarty, bądź miły i proaktywny. To, co już mówiłam o podchodzeniu do ludzi z miłością, ze współczuciem, to to podtrzymuję. No, i uważam, że warto być też proaktywnym, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z nauczycielami. No, nie zaskoczę chyba nikogo, że po prostu to się czasem opłaca. I fajnie, jeśli bylibyśmy w utopijnym świecie, choć nie, nie moim zdaniem nie fajnie, jeśli wszyscy bylibyśmy traktowani tak. Serio, jednakowo i jak takie same jednostki. Ja tu nie mówię o równouprawnieniu, czy na przykład tym, że każdemu należy się szacunek, ale jeśli ktoś naprawdę się stara i to widać, i jest zaciekawiony lekcją, i dopytuje, i się zgłasza, i robi coś więcej. To moim zdaniem to nie jest dziwne i niesprawiedliwe, że nauczyciel czasami przymknie na coś oko przy, no chociażby, sprawdzaniu testu. No może ktoś mi zarzucić, że to jest nieuczciwe. Okej, okay, no dobra, to może nie przy sprawdzaniu testu, ale jeśli na przykład waha się komuś ocena, no to moim zdaniem, jeśli ktoś wykazuje taką chęć i aktywnie uczestniczy w tych lekcjach, to widać, że on się stara. I dla mnie na przykład to jest. Automatycznie przesłanka do tego, aby jakoś te starania docenić. I nauczyciele to też są ludzie. Jeśli się będziecie do nich uśmiechać, mówić dzień dobry, uważać na lekcjach, nie przeszkadzać im na tych lekcjach, to naprawdę oni to docenią. Potraktujmy też tych nauczycieli jako ludzi. Oni nie są w tej szkole po to, żeby was. Upupić, że tak powiem, um, uprzykrzyć Wam ten czas. Nie, oni też są ludźmi, oni też mają swoje problemy, oni też czują się czasami niepewni siebie, mają swoje kompleksy, są ludźmi jak wszyscy inni i dobrze do nich podejść też z taką życzliwością i po prostu taką ludzką empatią. Ja całe swoje szkolne życie naprawdę miałam bardzo fajne i dobre relacje z nauczycielami, bo traktuję ich jak innego człowieka, godnego szacunku i który też nie ma wobec mnie jakichś niecnych zamiarów. Tylko zawsze podchodzę do drugiego człowieka tak, jakby on chciał też dla mnie dobrze, więc ja też dla niego chcę dobrze. I tutaj, jeśli chodzi o ludzi, to też zawarłam ym, punkt, jeśli idziesz do nowej szkoły to naprawdę nie ma nic gorszego niż próbowanie przypodobać się komuś albo jakiejś grupce na siłę. Jeśli ktoś nie docenia tego, jakim wspaniałym człowiekiem jesteś, to nie zasługuje na Twój czas, na Twoją energię i o wiele lepiej być samemu, moim zdaniem, niż z byle kim. Bo takie relacje, takie nieszczere relacje, gdzie Ty musisz zakładać jakieś maski, nie móc być prawdziwą sobą, no to na co Ci to? Nie jesteśmy już w dżungli, że ty potrzebujesz mieć um, grupę orangutanów wokół siebie, żeby nikt nie zrobił krzywdy. To już nie te czasy. Więc zastanów się, czy ty chcesz udawać dla kogoś inną osobę i próbować się na siłę gimnastykować, żeby ktoś cię polubił, żebyś zasłużyło na jego szacunek i uznanie, czy może wolisz zająć się sobą i być naprawdę szczęśliwą osobą, a gwarantuję ci, że wtedy ludzie sami do ciebie przyjdą. Oni będą zafascynowani tym, jak pozytywną, ciepłą, fajną, serdeczną osobą jesteś, jakie masz fajne podejście do życia. I oni będą chcieli, żebyś to ty polubiła ich. Więc to, co często polecam, skup się na sobie. No i właśnie przechodzimy teraz do tego czasu dla siebie. I w sumie z tych punktów, które tutaj zaraz Wam przytoczę, to o każdym można by było nagrać odcinek. No i planuję, planuję, ale ja mam tyle pomysłów na te odcinki, że ja nawet mogłabym stawiać jej codziennie i ja nie wiem, nie wyczerpałyby mi się. Ale dobra, po kolei, po kolei. Pierwsza sprawa to rutyny. Ja w roku szkolnym, jeśli mam taką możliwość, to lubię mieć jakieś takie swoje rutyny. No i u mnie na przykład um, są to poranne rutyny. Dla mnie, poranki to jest świętość. Tak jak już mówiłam, to jest mój najbardziej produktywny czas. To jest czas, gdzie ja jeszcze nie wychodziłam z domu, nie byłam wśród ludzi, żadne bodźce do mnie nie docierają. A to za sprawą tego, że moje poranki odbywają się bez telefonu. I pierwsze, co robię po wstaniu, to jest to, że jak pytam. Po książkę zamiast po telefon. No i czytam sobie czasem stron, czasem zdań, czasem rozdziałów. To zależy. Ja w ogóle lubię wstawać wcześniej i naturalnie mi to po prostu przychodzi, ale tak to jest, jak się kładzie spać od 21 albo o 22, bo po prostu robię się wtedy zmęczona. To nie jest tak, że sobie założyłam. Tylko tak naturalnie mam. I bez żadnego pośpiechu, bez tysiąca rzeczy, które działy się w nocy na Instagramie czy na TikToku, albo gdzieś indziej, albo tego, co się dzieje na grupach klasowych, sięgam po to, co jest dla mnie naprawdę ważne i już też tym samym odhaczam pierwszy nawyk, a w zasadzie dwa, bo moim nawykiem numer jeden jest poranek bez telefonu, a nawykiem numer dwa jest czytanie książki. Następnie medytuję, więc już też mam nawyk numer 3 i poranek zaczęty super produktywnie. Potem wiadomo, ogarniam się do szkoły. Często też się uczę, szczególnie w tych ostatnich miesiącach zeszłego roku. Rano właśnie to był czas, gdzie ja się uczyłam, bo wolę się na przykład pouczyć rano i podrzemce po południu, tak po pół godziny, niż uczyć się po południu półtorej godziny, gdzie i tak ta wiedza wchodziłaby mi o wiele wolniej. No, ale dobra, o tym już mówiłam. Ekstra pomysłem, szczególnie w te ciepłe miesiące, przynajmniej w te miesiące, gdy śnieg nie przemaka nam przez buty i nie mamy potem czarnych skarpetek, bo rozmięknięte bodki zostawiają tam na nich plamy, jest spacerowanie do szkoły, jeśli macie taką możliwość. A jeśli podróżujecie autobusem, to możecie wysiąść kilka przystanków wcześniej, no i przespacerować się do szkoły. Po pierwsze, dotknijcie swój mózg. Po drugie, macie już jakąś aktywność tego dnia. Po trzecie, fajnie się już nastroicie na ten dzień. No kolejnym ewentualnie nawyk, jeśli macie w nawyku aktywność fizyczną i jest odhaczony, wiadomo, przejście się również jest formą aktywności fizycznej. Nie musimy tylko zasuwać na siłowni. No dodatkowo jeszcze można sobie gdzieś puścić w słuchaweczkach podcast i też fajnie nastroić się na nowy dzień. Albo załóżmy posłuchać śpiewu ptaków i pooglądać sobie spadające liście. Punkt numer dwa, wyznacz priorytety. Bo jeśli nie ty to zrobisz, to narzuci ci je ktoś inny. Czy to nauczyciele, czy to rodzice, czy ktokolwiek. Pustka ma do siebie to, że lubi się zapełniać, a czas jest ograniczony. Także ważne, aby spożytkować go zgodnie z tym, co jest dla nas ważne. I tutaj tak samo zapraszam cię do odsłuchania odcinka o wyznaczaniu celów. Tam więcej powiedziałam o tych priorytetach i o tym, jak tak naprawdę kierować, aby szło w tę stronę którą chcemy, aby szło. Dla mnie priorytetem w roku szkolnym, a co często jest przez ludzi niedoceniane, jest sen. Naprawdę długofalowo więcej złego zrobić ci to, że ty zarwiesz nockę, niż to, że nie nauczyłeś się dobrze na jakiś sprawdzian. Bo zobacz, zarwiesz nockę, to nie dość, że jesteś niewyspany na ten drugi dzień, na sprawdzian gorzej myślisz, gorzej pracujesz. To potem już nawarstwia ci się to, i następnego dnia też uczysz się gorzej do kolejnych zaliczeń. Masz gorszy humor, mniej energii, twój organizm jest w szoku, jest rozregulowany, nie wie co się dzieje, i na dłuższą metę sprawi ci to więcej problemów nie tylko w szkole, ale nawet ze zdrowiem niż da korzyści, że dostaniesz jeden stopień więcej z jakiegoś sprawdzianu. Także właśnie, no te priorytety. Ja nie jestem za tym, żeby opuszczać lekcje i w roku szkolnym staram się robić tego jak najmniej, bo jednak staram się dużo wynosić z tego, jak jestem w szkole i jak są jakieś zajęcia, po prostu z tego, co i tak jakby jest wykładane na lekcjach. Ale no nie powiem, że czasami, jak są jakieś bezsensowne dni, szczególnie pod koniec roku szkolnego to się zdarza, gdzie jest, wiecie, pięć lekcji i pięć zastępstw do tego to są takie zastępstwa, że nic się na nich nie robi to czasami po prostu odpuszczam, albo czasami, gdy na przykład miałam ze sobą ciężką noc, nie przespaną, ale nie dlatego, że się uczyło, no nie mogłam zacnąć. Do tego coś tam jeszcze się u mnie działo i no naprawdę czułam, to nie jest dzień, w którym ja chcę iść do szkoły, no to odpuszczałam i naprawdę czasami jest to lepsze rozwiązanie niż jechać na takim wyczerpaniu, bo nie dość, że w szkole idzie Ci wtedy gorzej, no to jeszcze cierpi na tym Twoja psychika. Tylko wtedy koszty alternatywne. Pamiętaj o tym, że jeśli na przykład opuszczasz jakiś dzień, no to najprawdopodobniej będziesz miał trochę materiału do nadrobienia i żeby nie było to w drugą stronę i poszło to w drugą stronę i że teraz wszystkie dni do szkoły, gdy czujesz się troszeczkę słabiej będziesz opuszczał i olewał, no bo potem jednak jednak to do ciebie wróci. Ale właśnie, priorytety. Zadawaj sobie pytanie, co danego dnia będzie dla ciebie korzystniejsze. Ciężko tutaj dać jednoznaczną odpowiedź, że jeśli spełniasz takie warunki, to idź do szkoły, a jeśli spełniasz takie, to nie idź. No tylko każdy musi to dostosować pod siebie indywidualnie. No i pewnie w niektórych ym, przypadkach wchodzą jeszcze w grę rodzice. Następny punkt to zarządzanie sobą w czasie. I to jest temat rzeka i to jest w ogóle sztuka, aby dobrze zarządzać schobą w czasie. Ale przedstawiłam Ci już dwie zasady, zasady Pareto i Parkinsona, które na pewno Ci w tym pomogą. No i oprócz tego też warto sobie wyznaczyć takie zasady. Ja, na przykład, w roku szkolnym miałam taką zasadę, że nie sięgam po telefon po godzinie 22, nie odpisuję już. No moi znajomi też wiedzieli, że o 22, to ja kończę, i nawet się często staliśmy, że: Ej, już Twoja godzina, zaraz wybije, także szykuj się, już się żegnamy. To jest też spoko, aby to zakomunikować. Fajną opcją jest też wykorzystywanie na przykład jechania autobusem albo tego, gdzie musisz gdzieś dotrzeć i właśnie jedziesz komunikacją miejską, no to aby trochę się pouczyć, może poczytać książkę, może zrobić sobie fiszki w tym czasie i wykorzystywać ten czas, gdy nasza uwaga nie musi być na czymś skupiona, nie my prowadzimy auto, tylko na przykład ktoś prowadzi auto, na to aby coś fajnego, produktywnego porobić i żeby mniej tego czasu marnować. Punkt numer kolejny, bo już nie pamiętam który, wprowadzaj wspierające nawyki. To mogą być nawyki typu medytacja, jakieś wyciszanie się, to może być trening, sen regeneracja, to jest bardzo, bardzo ważne. Ważny jest też sport, bo dzięki temu korzysta nie tylko nasze ciało, ale przede wszystkim umysł. Możemy się dzięki temu odstresować, i czasami naprawdę lepiej jest przerwać ten bier nauki, wyjść na godzinę, pobiegać, pójść na basen, no bo nasz mózg wtedy też będzie lepiej pracował. I jak wrócimy, no to to, co na przykład um, zrobilibyśmy w godzinę, jeśli chodzi o naukę, zrobimy teraz w pół godziny. Będziemy mieli mniejszy poziom stresu, lepiej się wyśpimy i wiecie, to wszystko będzie takie pozytywne. Koło. A co do tych wspierających nawyków, to na pewno będzie to prowadzenie dziennika, będzie to mniej social mediów. Ja ostatnio odinstalowałam Snapchata i świetnie mi się z tym żyje. Poranek bez telefonu polecam każdemu. Czytanie książek, może poranna yoga albo jakieś lekkie rozciąganie, jedzenie śniadania bez rozpraszaczy. Nauka angielskiego to wszystko, co są takie nawyki, które dają Ci poczucie sprawczości, że je wykonujesz, nie są jakieś turbo męczące, nadają no, satysfakcję i jednak Cię gdzieś wspierają. No i właśnie, już tak słowem zakończenia, bo wyszedł bardzo treściwy materiał, nie bójcie się tego początku roku, bo to może być najlepszy rok. I tutaj chciałabym Wam też przytoczyć fragment książki e, Rafaela. Nazwisko zostawię w opisie, bo nie potrafię przeczytać. Wszystko jest łatwiejsze, niż nam się wydaje, bądź szczęśliwy i silny. Istota ludzka jest twórcą znaczenia tego, co się nam zdarza. Jeśli użyjemy z korzyścią dla nas, z wyobraźnią i biegłością tej zdolności twórczej, będziemy żyć w świecie nieskończonej obfitości. Dlatego też, by poczuć szczęście, nie jest ważne, czy znajdujemy się w biurze, czy na plaży, mając w ręku drinka z parasolką. Możemy być szczęśliwi w obu przypadkach, jeśli nauczymy się tworzyć piękne znaczenia dla każdej sytuacji. Na plaży w Meksyku mogę się relaksować i mówić sobie: To się nazywa życie. W biurze analogicznie. Mogę pracować z dumą, emocjonować się wyzwaniami i umiejętnościami szczęśliwy w obu przypadkach albo całkiem odwrotnie. W obu miejscach mogę czuć się źle przez jakieś neurotyczne rozumowanie. Na tej plaży jest za gorąco albo to jest głupiego robota. Choćby się to wydawało dziwne, to my sami dajemy sobie, albo nie. Pozwolenie na szczęść. Sam fakt powiedzenia naszemu umysłowi, że nie tylko nie ma się czego obawiać, ale jest wiele powodów do czerpania przyjemności, stanowi cios w nasze neurozy, a kiełkujący strach łatwo znika. Kiedy walczymy z naszymi obawami, popełniamy zwykle ten błąd, że jesteśmy za mało ambitni. Oznacza to, że wyobrażamy sobie jedynie, iż strach jest bezpodstawny, że nie ma się czego bać. Ale lepiej jest pójść dalej i powiedzieć sobie, strach nie tylko jest bezpodstawny, ale kompletnie bezsensowny, bo w rzeczywistości ta sytuacja jest fantastyczna, może nawet najlepsza w moim życiu. I do tego właśnie was tutaj zachęcam, aby potraktować ten rok jako okazję okazję do tego, aby to był najwspanialszy rok. I nawet jeśli momentami będzie ci ciężko, to pamiętaj, że jeśli trzeba coś zmienić, jeśli poczujesz taką potrzebę, no to właśnie to jest kwestia kilku twoich decyzji, a te zmiany zostaną wprowadzone. Ważne, aby być w tym po prostu elastycznym i żeby czerpać mimo wszystko radość z codzienności, z każdego dnia, bo życie to nie tylko szkoła. I naprawdę jest dużo, wiele ważniejszych rzeczy, no nie wiem, jakieś wartości, relacje rodzinne, i no to wszystko jest trochę jak taka gra, i traktujmy to z lekkim przymrużeniem oka, nie bierzmy tego tak na poważnie. Pokonałaś już tyle trudności w swoim życiu, tyle wyzwań, że nie dasz sobie z tym rady. No proszę cię, kto jak nie ty? No i teraz, na sam koniec, mam dla ciebie pytanie: jak się teraz czujesz? Napisz mi proszę na instagramie, ogarniam się podłoga podcast. Jestem bardzo ciekawa, jak odbiór tego odcinka, dlatego że został nagrany trochę spontanicznie, wynikła taka potrzeba w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, ale wiecie co, ja sama bardzo dobrze się po nim poczułam, po jego nagraniu i jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiona. Także życzę wam cudownego, wspaniałego, najlepszego roku szkolnego bądź akademickiego. Trzymam za was kciuki. No i co, jesteśmy w tym razem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.